Witajcie, Rafał z Jeleniej Góry Autoserwis. Dzisiaj sobie robimy prosty, fajny, przyjemny rozrządzik do Golfiku 4 1.6 16. Słuchajcie, prosto, postaram się to pokazać dla każdego, może komuś się przyda. Wiem, że te auta jeszcze jeżdżą i pewnie będą jeździć jeszcze długo w Polsce. A niezawodne, najlepsze auta jakie są teraz, przynajmniej się nie psują, a przynajmniej jak się psują to w minimalnym stopniu. Także co, no startujemy, z góry ściągamy dekielek, który już położyłem tam, leży, a to każdy sobie z tym poradzi. Tu wyciągnąłem przewód z odmy, zaraz ściągam dekiel rozrządu tutaj na klipsa i klipsa z boku. Teraz ten plasticzek wychodzi, potem co, no wyciągamy, spuszczamy płyn, zbiorniczek wyciągam, wężyk, jeden wężyk, drugi wtyczka. To tego nie odkręcajcie tych węży, nie ściągajcie opasek, tylko to na bok. Tutaj można sobie na jakąś gumę przyczepić, żeby nie przeszkadzało. Tutaj z tej jednej opaski można sobie ściągnąć, żeby to lżej chodziło. Ten filterek węglowy też można tutaj odpiąć z tej strony, tu i to odchylić sobie tutaj, także nie będzie, nie wiem, czy było widać, nie pokazałem chyba tu wtyczkę. Wężyk, na wężyku zostawić na boku i tutaj z tego wypinamy, tu z tego są dwa takie klipsy, jeden klips znaczy się naciskamy, powinno to wyskoczyć zaraz to dwoma rękoma, o, nawet wyszło już. No i to na start, potem ściągamy co, łapę, mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery i tu chyba trzy śruby albo cztery, jak dobrze pamiętam. Ściągamy to i mamy prawie że rozrząd na wierzchu, później paseczek, ale to wszystko dogram za chwilę, jak porozbieram najpierw to. Potem co, koło, jedziemy koło, podpieramy sobie silniczek, oczywiście przed odkręceniem łapy, tak, no bo tego nie powiedziałem, ale to chyba logiczne. Podpieramy silnik, zresztą zaraz wam to wszystko pokażę, chwila, moment dajcie mi, zaraz tutaj to porozbieramy i będziemy działać. Rozrząd będzie założony Contiego, także klientka się zgodziła na dobry rozrząd, chyba jeden z najlepszych jakie teraz mamy dostępne. A tu z tej strony to co, ściągamy koło, tą plastikową osłonę stamtąd, żeby dostać się do wału i ściągnąć koło pasowe i żeby sobie swobodnie im kręcić, żeby był dobry widok. No i to raczej wszystko, co będziemy musieli zdemontować, tam chyba rolkę napinacza albo cały napinacz, zobaczymy co będzie łatwiej. Zresztą zaraz to wszystko podogrywam, żeby było tak step by step, w miarę dla każdego i poustawiamy go sobie. Do tego pamiętajcie, że potrzebna jest taka blokada. O, ona nie kosztuje dużo. W internecie widziałem, akurat mam taką blokadę tam, no droższą trochę sobie kupiłem, bo ja tam nie potrzebuję tego jednorazowo, tylko że tak powiem, żeby służyło na lata. No ale to właściwie jedna blokada, która jest potrzebna, tam w internecie to pewnie z 30 zł plus wysyłka jakaś kosztuje, także warto, jak ktoś takie autko ma to i chce zrobić to sam, to warto sobie coś takiego kupić, żeby nie kombinować. Przydatny element. Da się zrobić to bez tego, ale po co się męczyć za 30 zł? Więc co, no startujemy z tematem. Jak coś wyjdzie po drodze niespodziewanego, to oczywiście też wam pokażę, dogram, ale tu raczej liczymy na to, że będzie wszystko sprawnie i klarownie. Dobra, to do zobaczyska za chwilę i biorę się za robotę. Dogrywka tylko, jak chcecie spuścić sobie płyn, to jeszcze w tych samochodach genialnych przynajmniej jest zaworek. I ten, odkręcamy zaworek, ja sobie zakładam taki kawałek wężyka. No i pod spodem jakaś tam wanna, miska, rynna, wiaderko, co tam macie. Podkładamy, żeby to nie pryskało wszędzie dookoła, bo jak tutaj tego nie ściągniecie, to się leje oczywiście wszędzie, tylko nie do miski jak zwykle. Także taki wężyk załatwia sprawę, zwykły, jakiś tam najprostszy, aby tylko naszedł. No i ściągamy. Zaraz spuszczam auto na dół, zlewam płyn i jedziemy dalej. Fajnie, mamy tu porozbierane, tak jak mówiłem, pierwsze śruby z łapy odkręcone, żeby leciutko unieść silnik i tak jak wam mówiłem, tutaj podpieramy silnik, ja podpieram w ten sposób. No i też wam proponuję, nie wiem, jakimś lewarkiem czy jakimś piękiem, ale zawsze staram się podłożyć nie tylko gumę pod lewarek, ale jakąś taką kantówkę grubszą, drewnianą. Wtedy ładnie się to układa i nie ciśnie tak tej miski w jednym miejscu. Akurat ta to jeszcze taka stara, dobra konstrukcja tej miski, także tam pewnie nic by się nie stało. Ale w tych nowszych samochodach to jest różnie. Te miski są takie, kurcze, robione dosłownie z tej takiej cienkiej blaszki, że tam dobrze się, kurcze, palcem wciśnie i się wgina. To akurat śmieję się, ale no ale tak w cudzysłowie, generalnie jest bardzo licha ta blacha, więc takim jakimś jednopunktowym lewarkiem to naprawdę można ją nieźle wgiąć, a
po co sobie narobić szkody, także lepiej, mówię, taką kantóweczkę sobie zastosować, kawałek deski, jakiejś kantówki, czegoś grubszego. Dobra, łapę mamy ściągniętą, zobaczcie, są cztery śruby, jedna, druga, trzecia, czwarta i piąta, jeszcze jest taka mała tutaj do obudowy przykręcana. Także uważajcie, żeby nie połamać obudowy, żeby nie ciągnąć na siłę. Tutaj jest śruba szósteczka, także tam powinna pójść bez problemu. A tu widzimy też, gdzie one są tam przykręcane, nie? Jedna, druga, trzecia i czwarta do łapy, no i dwie tutaj od góry bezpośrednio podłużnicę, także no i jedziemy już, mamy zaraz pasek, tylko ściągam jeszcze PK, zaraz zobaczymy, w jakim jest stanie, czy dobry, czy niedobry. Wydaje się raczej dobry, także zostawimy chyba stary, no i zaraz zabieramy się do rozrządu. Zobaczcie, mamy to już to rozebrane, rozrząd, że tak powiem, już serduszko na wierzchu, wszystko widzimy. I teraz tak, tylko żeby ściągnąć tą budowę tutaj, która jest zamontowana, no to odpinamy klipsy, jeden, drugi klips i tutaj jedna śrubka, druga śrubka. Tą to odkręcaliśmy już wcześniej, bo ona była do łapy. Ale żeby to ściągnąć, musimy odkręcić napinacz. No tu kółko ściągnąłem może niepotrzebnie, ale tam to jest chwila roboty. On jest zamontowany o tutaj. O tu. Ale śruba, która go mocuje, jest tu. Widać ją tam. Widać tą śrubę na klucz 16, śrubeczka i tak, żeby to zdemontować, ja sobie poluzowałem lekko pompę wody, żeby tu trochę więcej miejsca mieć i alternator. Nie trzeba tego robić, można, tak jak to woli. Trzeba ściągnąć tą osłonę termiczną, wydechu, ona jest skręcona na trzy śrubki, jedna, druga i jest jedna tutaj, jest od dołu. Odkręcić nie ma problemu raczej. Odkręcamy napinacz, ściągamy sobie ten rozrządzik już teraz na ten moment, no bo żeby ściągnąć obudowę, też trzeba to wykręcić. Można trochę to wyłamywać, tak dalej, cudować, ale to tak niezgodnie ze sztuką, także chwila roboty, ale jest zrobione tak jak należy. No to jedziemy dalej, za chwilę dalszy ciąg, jak porozbieram i spuszczę płyn do końca, zaraz wam wszystko pokażę. No dobra, mamy teraz tak, tu już górny pasek założyłem, tylko muszę go jeszcze napiąć. Porobiłem sobie znaki, generalnie staram się zawsze zrobić to nic, wiem, że są blokady, wiem, że jest wszystko, ale człowiek jak sobie sam po swojemu coś tam zrobi, to nie zaszkodzi, to nic nie kosztuje, więc polecam. Mimo wszystko jedni się śmieją, że po co znaki, skoro mamy wszystko na tacy, mamy blokadę i tak dalej, ale znak to znak, zawsze można się do czegoś odnieść w razie, gdyby coś się stało. Tu i na wale też sobie robię kropkę, później to zmywaczem delikatnie zmywam na szmatce i tyle. Dobra, wracajmy do tematu. Odkręcamy jeszcze taki boczek plastikowy, który idzie na pompę wody, czyli dwie śruby przez pompę wody i jedna tutaj jest u góry, szósteczka na klucz 10, imbusik. No i co? Teraz wanna jakaś pod spód i ściągamy pompę wody, dlatego że ta chyba jest, coś mi się wydaje, na silikon przyklejona, więc trzeba będzie jakoś pomóc, żeby zeszło trochę. Zobaczymy, może tak jakoś się uda. Coś takiego, czy to jakoś tu pójdzie, czy nie pójdzie. Jak nie, to trzeba będzie po prostu jeszcze inaczej to zrobić, może tak i tak, ona jest do wyrzucenia i tak, także o kurczę, no nie chcę, także jedną ręką niestety, chociaż, o jest, dobra. Także wannę jakąś tam, zawarek starajcie się jak najgłębiej włożyć pod miskę olejową, bo o kurczę, tu też, o jest, dobra, poszło. No i nie wyciągajcie od razu tej pompy, tylko niech chwilę zleci, bo z reguły jak chluśnie, to cała podłoga jest mokra. Także lepiej chwilę poczekać, wstrzymać się tam z 2 minutki. Kawkę sobie zaparzyć, w tym czasie sobie zleci, ile może, tak małym ciurkiem. Potem ją wyciągamy. No, silikon był na pewno, więc jak jest silikon, to trzeba to wszystko wyczyścić. Ładnie tam pod spodem, bo nawet jakbyście chcieli, chociaż niby nie potrzeba dawać silikonu, jakbyście chcieli, to silikon silikonu nie złapie, może ciec. No, także lepiej sobie darować, wyczyścić ładnie i złożyć na nową uszczelkę, powinno to wystarczyć. No i co, mamy pompę założoną, tak jak wam mówiłem. Wszystko się zgadza ze znakami poprzednimi, na dole też, jak widzicie zresztą. No i co teraz, założyłem już paseczek, lekko wchodził ten benzyniaku, blokada założona. I teraz tak, napinamy tą rolkę. Tą rolkę napinamy w tą stronę. Tu jest zresztą wskazówka. Nie wiem, czy to będzie widać. O,
Widać, nie widać. Widać, o. Czyli napinamy w prawo, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Ale tą tutaj, nie wiem, czy tu gdzieś widać strzałkę, czy nie widać, ale ją napinamy w drugą stronę. To jest istotne. No i tu są takie wskazówki. One się tam muszą, ja już teraz ruszałem tym rozrządem, także ona troszeczkę się przesunęła. Bo według instrukcji, podczas gdy napijemy już niego, ten pasek, to powinniśmy z całej siły tutaj ponaciskać i zobaczyć, czy ten, tak samo tu, tam, i zobaczyć, czy te wskazówki chodzą tam, nie? Czy ta wskazówka się rusza, czy jest nasz stałe. Powinniśmy to sobie sprawdzić. No i w sumie tyle. Cały rozrząd generalnie złożony. Teraz trzeba to wszystko poskładać w drugą stronę. Oczywiście zalać później płynem. Nie zapomnieć o tym, no bo to raczej ważne. Pompa teoretycznie nie powinna iść na sucho. Co prawda, no, na szkoleniach mówią, że pompa nie może iść na sucho, tylko pytanie, jak sprawdzić rozrząd, żeby ona nie poszła na sucho. No i to jest dylemat, no ale nikt na to nie potrafi odpowiedzieć. W każdym razie ja zawsze tam minimalnie na tą pompę troszkę rzucam tam jakiejś wody czy czegoś z miski, tak aby tylko tam na tym pierścieniu, który się smaruje, bo on jest smarowany tylko i wyłącznie tym płynem, żeby tam troszeczkę chociaż tej wody już było, nie? Także tak możecie sobie z palca tam, czy pędzelkiem jakimś, czy tam ze szmatki delikatnie posmarować. Nie wiem, czy to coś daje, ale tak pro forma generalnie to jest taka bardziej niż ten. A tak poza tym, to co? Wszystko złożone. Bez tego też sobie możecie poradzić. No wystarczy takiej tam średni, dobrać sobie dwa wiertła takiej średnicy i też zablokujecie. Ale to zawsze kto tam woli. No i składamy w odwrotnej kolejności. Widzimy się jeszcze przy odpaleniu. Zobaczymy zaraz jeszcze dwa obroty wałem. Zgodnie z instrukcją zobaczymy, czy znaki się wszystkie pokryją, czy blokada się włoży. No, jak będzie wszystko ok, to składam do kupy i widzimy się jeszcze przy odpaleniu. Szybka dogrywka. Pamiętajcie, że dwa obroty wałem jak robimy, to później sprawdzamy, czy ta wskazówka z powrotem jest w tym samym miejscu. Jeżeli nie jest w tym samym miejscu, no to poprawiamy. Tak samo ta tutaj. Ta, o tu, nie? Także sprawdzamy tu i tu. Jeżeli jest dobrze, no to wtedy składamy. Pamiętajcie, dokręćcie 5 razy śruby, lepiej sprawdźcie. Bo można sobie bidy narobić. Także 5 razy powoli wyjść do kuchni, zrobić sobie jeszcze jedną kawę do składania i wtedy spokojnie, z spokojną głową i iść składać do kupy, bo kurczę, można sobie narobić bidy, żeby się nic nie odkręciło. Tak są szpilki w zestawie nowe, zawsze wymieniajcie. Sam osobiście przerobiłem takie w moim samochodzie parę lat temu, także że szpilka się urwała. Nie pamiętam, czy wymieniłem tą szpilkę, czy nie wymieniłem, już teraz nie powiem, bo to było 5-6 lat temu, jak wracałem z wakacji. W silniku 1.9, co prawda jeszcze słynnym. Urwała mi się szpilka od napinacza, co prawda, jak się okazało, nic się nie stało. Bo szybko go zgasiłem i potem z Katowic ciągnąłem się, kurczę, na lince ze szwagrem. Także pamiętajcie o tym, szpilki wymieniamy, śruby wymieniamy, wszystko z reguły jest w zestawach, także naprawdę nie ma z tym problemu, ale pamiętajmy o tym. Dobra, mamy poskładane auto. Wszystko, płyn zalany. Tej wężami trochę poruszę, może jeszcze ściągnę na dół. Bo i nie. I zaraz można trochę tak popompować tymi wężami od chłodnicy. Czasami uda się, że zejdzie. No a jak nie, to nie. No idziemy do auta. Próbujemy palić golfika naszego kochanego. Hop. Dobra, uwaga. Nadeszła wiekopomna chwila. Zapali czy nie zapali? A chodzi. Chodzi. Wszystko cacy lala. Odpalony. Dobra, składam jeszcze dół. Osłonę silnika i boczki i wszystko cacy. Także do zobaczyska w następnym materiale. Coś niebawem na pewno wrzucimy. Także do zobaczyska. Dzięki za oglądanie. Pozdrowionka, cześć.